Let's go. Dobra. Cześć. Cześć, znajdujemy się na cyklu koncertów Muzyczny Kazimierz. Niebawem wchodzicie na scenę. Powiedzcie mi bardzo istotne pytanie. Jak radzicie sobie z tremą? Może jakiś złoty środek? No, my przez lata generalnie grania w zespole sobie wyrobiliśmy swoje własne, jakby takie, nie wiem czy nasze własne sposoby na tremę, ale tak uważam, że najlepszym sposobem na tremę to jest dobra awantura przed koncertem. I generalnie to u nas, nie? Tak, w samochodzie kłócimy, jak się jedzie od tak, razu. Kłócimy się, jak tylko się spotkamy w busie, to od razu jest kłótnia. Rozładowujemy tym samym napięcie, które w nas jest przez cały tydzień, bo powiedzmy, że gramy średnio, no średnio w weekend każdy, tak? I jakby rozładowujemy to napięcie i wtedy jak wychodzimy na scenę, to jesteśmy zupełnie spokojni. Spokojni w ogóle, pis na świat, przyjacielscy. Przyjacielscy? Nie zestremowani. No właśnie, a jak to jest w takim dużym zespole, te kłótnie, to tylko są w trasie przed wejściem na koncert, na scenę, czy często się kłócicie o różne kwestie? Te kłótnie mogą pojawić się w dowolnym momencie, mogą wybuchnąć z takiego małego niedopałka naprawdę i trwać bardzo długo, ale nie, my już staramy się dogadywać, jesteśmy dorosłymi, w miarę dojrzałymi osobami, więc próbujemy się dogadać w miarę w kulturalny sposób. A na pewno bez krzyczenia. To poważnie. A bez krzyczenia, a fizyczne sprawy? Fizyczne w sensie, że jakieś... Rękoczyny? A rękoczyny... Gitary lecą? Nie, gitary z rękoczynów to czasami haftujemy jakieś tam serwetki. To jest jedyne rękoczyny, jakie tam... Ale to zwykle przed świętami tam jakieś takie do sprzedaży. Dla fanów. Ja chciałem tylko powiedzieć, że myślę, że to jest bardzo grzeczny zespół i w ogóle się chłopcy nie biją ze sobą. My nie umiemy po prostu. Dokładnie. Sędziom byśmy jeden drugiemu przywalili, ale nie wiem jak to zrobić. Czyli tylko muzycznie na scenie się bijecie. No to tak. Kto ma większego fuza, to sobie. Tak, albo na pomysły muzyczne to się bijemy, ale akurat to jest taka konkurencja, która nam pomaga tworzyć nowe piosenki i to jest w porządku. Ale to dokładnie, takie bitwy się jakby zdarzają. Bo my nawet na solówki się nie bijemy, bo żaden z nas nie umie grać solówki. Nie wiem, chciałem ci zaimponować, ale nie ma czym po prostu. Kurczę, bardzo grzeczne te chłopaki, tak. Z myślą, jest bardzo, no ja to potwierdzam. W ogóle nie skaczą, tylko siedzą grzecznie, odpowiadają na pytania. A słuchajcie, jeśli byście mieli wehikuł czasu i moglibyście się przenieść do dowolnego momentu muzycznego na całym świecie, jaki byłby to moment, jaka scena, jaki artysta? To tak wiem, bo ja nie. Ojej, ja nie wiem, ja myślę, że chciałbym się przenieść do początku kariery zespołu mojego ulubionego i wszyscy o tym już pewnie wiedzą, bo ja o tym mówię cały czas, czyli do Radiohead i pojechać na jakiś duży koncert, na jakimś festiwalu, nie wiem, typu Glastonbury albo coś takiego i być tam w momencie, kiedy wydawali płytę albo OK Computer, albo Kid A. Chyba nie byli później. No tak, w tym mogliby stworzyć taki festiwal, gdzie zagrają te dwie płyty na przykład i taki wehikuł by mi w tym pomógł. Nie, to ja bym wolał mniej więcej to samo, tylko tak 3 lata wcześniej, 3-4 lata między Benz a OK Computer tam było. Ja bym mógł być techniczny, mógłbym trochę pojeździć, zobaczyć w ogóle jakie to są zwierzęta, bo wiesz, oni też udają takich właśnie jak my, miłych, kulturalnych w ogóle. Potem wiesz, na scenę wchodzą. Bez nałogów. Tak. A to jak jesteś w obsłudze technicznej, to tam swoje, to bym chciał zobaczyć i mógłbym przeżyć tam parę wyjazdów, parę nieprzespanych nocy. To jest dobry pomysł. No tak, zrobimy to, jak będziemy mieli ten wehikuł już. Trzymam kciuki, jeśli tylko dostanę informację, że jest wehikuł, dzwonię do was i macie to jak w banku. Super. Ja też tak. Ukrywam, trzymamy cię, za słowo. Ja jakbym miał wehikuł, to zrobiłbym najpierw z 500 innych rzeczy. No, ale pytanie tego nie dotyczyło. A jakbyś miał wehikuł, to mógłbyś to życie swoje jeszcze wydłużać i mógłbyś tych rzeczy dużo zrobić. A jakby się okazało, że wehikuł tak cię przerzuca, ale jednocześnie skraca ci życie? No to musielibyśmy się zastanowić, co robić. Taki, wiesz, sposób jakiś dziwny. O, a teraz gra Gorillaz, to ja bym się jeszcze mógł przenieść do 97 roku, gdzieś na jakiś koncert Blera. Co ty na to? No ja tam nigdy nie byłem, wystarczy. Nie, ja nie byłem super fanem Blera. A ja też nie, ale teraz chociaż jestem. Chociaż jestem bardziej fanem Blera niż Oasis. A to na pewno. Nie ma naszych kolegów z zespołu, możemy się przyznać. Później to zobaczą, ewentualnie możemy wyciąć, jeśli chcecie. Żeby nie było kłótni w zespole. Nie, ale właśnie pokusić. Mają być kłótni w zespole, słuchaj. Wszystko podwitacie. A słuchajcie, piosenka zespołu Myslowic, którą możecie nucić w nocy o północy. Macie jakąś taką, czy schodzicie ze sceny i mówicie, ja już nie śpiewam,
tego wchodzę i śpiewam Radio Here, albo jakiś wasz ulubiony inny zespół. No dla mnie to jest taka piosenka, jaki to kolor, 4:00 jest właśnie o tym, że nie umiem spać i wszystko jest do dupy. Generalnie świat jest spierdolony. Wypika się. Zepsuty. Akurat właśnie muzyka. Wiesz co, ja z racji tego, że jestem fanem zespołu, to tak naprawdę ciężko mi jest teraz powiedzieć, jaką piosenkę mógłbym. Wiesz, wszystkie siedzą, zależy jak też jaki moment, to siedzą mi po trochu w głowie. A teraz jak jeszcze śpiewam z tym pięknym zespołem, no to muszę znać wszystkie teksty, więc... Zmuszają cię. Tak. Tak. Ja też powiem, że jeśli tu nie byłby, nie byłaby piosenka z Półmyslowic, to najczęściej w nocy na zasadzie jakichś takich obsesyjności, to dopadają mnie strasznie dziwne piosenki. Nie wiem, kaczuszki na przykład mi potrafią dopaść, albo jakieś po prostu, no strasznie dziwne rzeczy. Nie, nawet... Wiesz co, nawet chyba, bo do tanga trzeba dwojga mi się kiedyś w ogóle mnie kiedyś prześladowało w nocy, a to wiesz, to już naprawdę jest o... I to w nocy, grubo. A mnie znowu cały czas gdzieś tam w życiu towarzyszą piosenki Ralfa Kamińskiego, bo moja córka jest jedna, która ma 5 lat, jest wielką fanką, a teraz się okazało, że druga córka, która ma niespełna 2 lata, też jest fanką tego artysty. I cały czas mówi do mnie, tata, fała, fała. I chodzi o utwór Bal u Rafała. Ojej, nie jest fanką taty. Chyba jest, bo jak widzi moje zdjęcia gdzieś tam, to cały czas mówi tata, tata, tata. A to może pojawi się, za tydzień będzie Ralf. Tutaj? Tak, za tydzień będzie. Ojeju, to my... No musicie powiedzieć. Ja już byłem z tą starszą, już byłem na koncercie. Pana Rafała Kamińskiego, Ralfa Kamińskiego, ale z młodszą to jeszcze chyba... Myślę, że jeszcze z roczek poczekam na kolejny bal u Rafała. Tak? Słuchaj, ale jak na trzecie, jak widzicie, na przykład, nie wiem, jeśli będziecie na przykład piżmowanie robić albo coś, no, nie to może... ja nic nie sugeruję. Możecie dać Rafał na przykład. Albo bal u Rafała, to było dopiero, wiesz. No to bal na drugie, a. No, jeszcze u na trzecie, a, no, no to jakieś dałoby się. No tak, tak. Jeżeli chyba na piżmowaniu jest świadek, to Ralf może zostać świadkiem, jak poprosicie. Ja nie wiem, czy by się zgodził, ale... A w każdym razie córki są fankami, nie wiem. Pozdrawiamy pana Ralfa Kamińskiego, tak. Od Róży i od Lili. Tak, to wyślemy specjalnie te życzenia dla Ralfa. Bardzo proszę. Więc Ralf, możesz się odzywać tutaj. I no, uprzedziliście moje pytanie, bo chciałam się właśnie zapytać o piosenkę, która wam gra oprócz piosenek Myślowic. No to już były kaczuszki. Tak. Tak, to już były kaczuszki, dobrze. I do tanka trzeba dwojga, ja to już zapamiętam. Ja to zawsze lubię grać ten motyw na próbie, ten motyw gitary solowej, który wchodzi na początku piosenki właśnie, bo do tanka trzeba dwojga. Prawda, Przemek? Zauważyłeś tak, to? Tak, zauważyłem. Zawsze, tak, zawsze ja dlatego się zacząłem spasiać na próbie. Dlatego w koszmarach się już to się... Nie, absolutnie nie. Nie, bo piosenka jest świetna, aczkolwiek faktycznie motyw gitarowy nie, jeden z najgorszych. Nie, no nie, ja go ćwiczę, mi się bardzo podoba. Nie ten. No ten jest trochę. Intro. Dobra. Nie, ja po prostu to słońce bardziej. Jeśli mielibyście powiedzieć naszym widzom, co takiego jest niesamowitego w Kazimierzu, to co to by było? Kazimierz jest atrakcyjny generalnie. Tak. Jest bardzo atrakcyjnym miastem. Kazimierz, no, widzieliśmy go wiele razy w telewizji i musimy się przyznać, że pierwszy raz jesteśmy tutaj. I pierwszy raz będziemy grać w tym mieście. Dlatego spróbujemy w wolnej chwili przejść się na wycieczkę, zobaczyć, porobić zdjęcia i wtedy będziemy mogli polecić, co zobaczyć. Ja słyszałem na przykład, że jest atrakcyjne lokale z humusem są. A ja mam fisia na punkcie humusu ostatnio, więc... Tak, Przemek cały czas je humus w busie. Nie wiem dlaczego. Chyba ma wieczorem też, najczęściej przed spaniem też jem humus z warzywami. Na przykład jak mam lekki głodek, to wiesz, żeby nie zajadać czegoś. Ale jaki smak? Ja wiem, że jest zdrowy. Znaczy ja lubię klasyczny z dodatkami. Ja różne tam... albo jakieś tam... Ale nie kupne dodatki, to sobie trzeba samemu zrobić. Nie? Tak. Granat z miętą albo... Albo jakaś tapenada na ostro, coś takiego, no, albo na przykład taki na ostro, nie pamiętam jak się nazywa teraz, z jabłka... Cydr. Nie, tylko nie to chyba nie to. Taki na ostro, a, nie taki ala dżem, to się jakoś nazywa, ale wyleciało mi z głowy. Konfitura. Nie konfitura, takie coś...
Nieważne, no, ale z jabłka. Jak znajdziemy, to dopiszemy tutaj. Tak. Jak się to miało. Może znajdziesz to dzisiaj właśnie. Jak pogoda trochę zejdzie, to tak łatwiej wtedy będzie tam. Tak, to jest wina gorąca wszystko. I tak już kończąc, ostatnie pytanie, żeby nie męczyć, bo tu jest już naprawdę gorąco, a chcecie jeszcze odpocząć przed wejściem na koncert? Możemy rozmawiać z tobą długo, bo dobrze się rozmawia, prawda? Tak, tak, bardzo. My bardzo lubimy rozmawiać. Ja się cieszę, bo też lubię rozmawiać, więc możemy tu jeszcze chwilę zostać. Był w telewizji jakiś taki program, którego nie lubiłem, nazywał się Warto Rozmawiać. Patrz, nomen, nomen. Nomen, a może taki stworzymy program Warto Rozmawiać Muzycznie? Albo na przykład warto rozmawiać, albo i nie warto na przykład. A można i siedzieć w ciszy, bo czasami cisza to złoto, złoto to cisza, jakoś tak. Tak, tak, ale to był polityczny program, dlatego musielibyśmy zrobić Warto Rozmawiać oczywiście o muzyce albo przy muzyce i w ogóle nie zapraszać polityków. Nie, no my tylko muzycznie, no, miło, tak, tak, właśnie. Rekreacyjnie. Ale to meritum marzenie. Raczej każdy z nas ma jakieś marzenia. Nie chcę wchodzić na prywatę, ale muzyczne. Nie, no, muzyczne marzenia, żadnych prywat. Żadnych prywat nie będziemy wchodzić. Nie mam muzycznych, już wszystkie się spełniły. Których nie mogę powiedzieć. Nie, no mów ty coś. Ja nie wiem, co ja mogę. Ja coś głupiego palnę zaraz. Ja też powiem, to nie będzie może głupio, ale wiesz, ja miałem zawsze marzenie, żeby śpiewać z zespołem Słowic i ono się spełniło. Nie wiem, co teraz mam zrobić, czy spróbować z Radiohead, ale tam raczej bym nie zmieniał składu, nie? Chociaż oni nie grają za dużo teraz, to nie wiem, co mam ci powiedzieć, no. A ja ci nie powiem, bo ja jestem... Mnie się czasami też ludzie pytają, żona się mnie pyta czasami, albo gdzieś... I jak ja mam wskazać marzenie, to ja nigdy nie... Ja się ostatnio zastanawiałem, że ja chyba jestem takim smutnym człowiekiem, że ja nawet nie marzę w ogóle. Albo się boję się marzyć, albo coś, wiesz, że po prostu nie... Nieprawda, siedzą obok jest fajnie. Na bieżąco mogę ci wymyślić pełno, wstawić pełno kitów, ale żaden nie będzie, wiesz, na serio, no po prostu... A to jest takie wesołe w sumie pytanie, ale jakoś tak... Wydaje mi się, że należy je potraktować poważnie. I z tym, szczerze, mówię poważnie... To taki mój coming out, mam z tym problem. Tak, ale ja myślę, że możemy wspólnie powiedzieć, że naszym marzeniem jest jak najszybsze nagranie następnej nowej płyty. Nie, to nie jest marzenie, to jest plan. No, tak plan, będzie, ale w sferze marzeń jeszcze, bo nic nie zrobiliśmy. Nie, w sferze marzeń to tam... Nie, to się da zrobić. Nie, tak, to jest plan, masz rację. To, czyli to nie jest marzenie, czyli nie mamy marzeń. Czyli podsumowując, zespół Myślowic nie ma marzeń, a my życzymy, żeby te niemarzenia się też spełniły. Zwłaszcza wasze. Wy miejcie marzenie, nie bierzcie z nas przykładu, przynajmniej nie w tym, znaczy państwo oglądający, droga młodzieży, drodzy starsi, emeryci, czy tam renciści, brać pracująca, miejcie marzenia, maszcie i czasami wydaje mi się, że to jest to, co mamy. Bo marzę i śnie był taki utwór, czy cała płyta Krzysztofa Krawczyka? To była płyta, bo to marzę tam? I śnie, bo jesteś ty. Tak właśnie, no to tak właśnie, bo jesteś ty.